Lamy z Panamy mówią witamy. 15 kwietnia. 15 kwietnia 1450 roku podczas działań w ramach wojny stuletniej doszło do zwycięstwa Francuzów nad Anglikami w bitwie o Formigny. Był to symboliczny koniec angielskiej dominacji w północnej Francji. W 1452 roku przyszedł na świat Leonardo da Vinci, włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, mechanik, fizyk, muzyk, pisarz, matematyk, anatom, geolog, wynalazca. Nie wiem, kim on tam jeszcze był lub kim nie był. W zasadzie, wiecie, krawaty wiąże, garki lutuje, patelnie lutuje, krawaty wiąże, usuwam ciążę. Cały Leonardo da Vinci. On zmarł w 1519 roku. W 1770 rocznik, 15 kwietnia, brytyjski uczony Joseph Priestley wynalazł gumkę do ścierania śladów po ołówku. Taką gumkę myszkę, nazwijmy to. W 1864 roku, 15 kwietnia, zniesiono pańszczyznę w Królestwie Polskim w ramach carskiego ukazu o uwłaszczeniu chłopów. 15 kwietnia 1896 roku w Atenach zakończyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie. 15 kwietnia 1912 roku w trakcie swego dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku zatonął po zderzeniu z górą lodową brytyjski transatlantyk RMS Titanic. W poprzednim odcinku słyszeliście, że zaczął nabierać wody. Tym razem zatonął. Zginęło ponad 1500 osób, uratowano około 730. 15 kwietnia 1955 roku w Des Plaines w amerykańskim stanie Illinois otwarto pierwszą restaurację McDonald's. Czarny dzień dla ludzkości. 15 kwietnia 1990 roku zmarła Greta Garbo. Szwedzka aktorka urodzona w 1905 roku. Ikona pewnego okresu kina i bardzo sympatyczna aktorka.